Kannst du uns vorstellen? Gerne. Mein Name ist Knut Lindenau. Was ist der Knut Lindenau? Ich bin leitender Polizeidirektor. Jestem Direktorem kierującym Policji. Ich leite in Hannover, in Niedersachsen, das Dezernat für Einsatz- und Verkehrsangelegenheiten. Kieruję w Hannoverze, w kraju związkowym Dolna Saksonia, Wydział do spraw operacji policyjnych i ruchu drogowego. Hannover ist die Hauptstadt von Niedersachsen, hat etwa 500.000 Einwohner. Hannover jest stolicą Dolnej Saksonii, ma jakieś 500 tysięcy mieszkańców. Od kilku dni obserwuje Pan ćwiczenia policji w Zamościu. Państwo już mają doświadczenie z kibicami. Proszę o nich opowiedzieć. Die Übungen. Wir haben bereits Erfahrungen gesammelt bezüglich der Arbeit mit den Fans. Könnten Sie uns davon erzählen? Hannover war 2006 Austragungsort bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Hannover war im Jahr 2006 miejscem organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Und das Quartier der polnischen Fußballnationalmannschaft war in der Nähe von Hannover. A kwatera polskiej drużyny znajdowała się w pobliżu Hannoveru. Wir haben auch ein Spiel der polnischen Mannschaft in Hannover gesehen. Widzieliśmy mecz polskiej drużyny w Hannoverze. Und wir hatten bei der Vorbereitung der Weltmeisterschaft zwei Sorgen. Mieliśmy podczas przygotowań do Mistrzostw Świata dwie obawy. Die eine Sorge war vor Fußball-Hooligans aus England, aus den Niederlanden und aus Polen. Pierwsza dotyczyła chuliganów, kiboli z Anglii, Holandii i Polski. Und die andere Sorge war die vor einem terroristischen Anschlag in Deutschland. A druga dotyczyła zamachu terrorystycznego w Niemczech. Hinsichtlich des terroristischen Anschlages haben wir sehr viele Vorbereitungen getroffen. Jeżeli chodzi o przygotowania do tarcia ewentualnego zamachu terrorystycznego, tutaj poczyniliśmy szeroko zakrojone przygotowania. Und haben die Öffentlichkeit in Deutschland und in Europa und in der Welt sehr offensiv darüber informiert. I opinię publiczną zarówno w Niemczech, jak i w Europie, jak i na całym świecie dość szeroko o tym informowano. Was wir nicht gewusst haben, war, dass zu dieser Zeit zwei Islamisten bereits einen Anschlag geplant hatten. Nie wiedzieliśmy, że już w tym czasie dwóch islamistów planowało zamach. Und die beiden, also in Deutschland lebende Islamisten, haben von diesem Anschlag dann Abstand genommen, sind zur Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft. Mieszkający w Niemczech islamiści się od tego zamachu podczas mistrzostw zdystansowali. Weil sie die Befürchtung hatten, wegen der guten Vorbereitung und der vielen Polizisten dabei festgenommen zu werden. Zrezygnowali z zamiaru przeprowadzenia, ponieważ ze względu na dobre przygotowanie sił policyjnych do odparcia takiego zamachu, obawiali się, że zostaną zatrzymani. Einige Wochen nach der Weltmeisterschaft wurden in zwei Zügen in Nordrhein-Westfalen, etwa 300 km entfernt, zwei Bomben gefunden. Po kilku tygodniach w nadrenii północnej Westfalii w dwóch pociągach znaleziono ładunki wybuchowe. Die beinhalteten Sprengstoff und Nägel. W których znaleziono materiały wybuchowe i wojsce. Und hätten mittels Gas gezündet werden sollen. Das hat leider nicht geklappt, weil ein Konstruktionsfehler in den Bomben gewesen ist. I te bomby miały zostać odpalone za pomocą gazu. Niestety nie udało się tego zrobić, ponieważ był jakiś błąd konstrukcyjny. Sodass wir sehr viel Glück gehabt haben, dass nichts passiert ist. W związku z czym można powiedzieć, że mieliśmy dużo szczęścia, że nic się nie wydarzyło. Was man daran sieht, ist aber, dass man immer auf so etwas vorbereitet sein muss, weil es zu jeder Zeit dort, wo viele Menschen sind, wo es eine große Öffentlichkeit gibt, passieren kann. Ale na tym przykładzie widać, że zawsze trzeba być przygotowany na taką ewentualność, szczególnie w miejscach, gdzie są duże skupiska ludności, bo coś takiego zawsze się może zdarzyć. Deswegen ist es eine sehr gute Idee, eine solche Übung durchzuführen. Dlatego uważam, że przeprowadzenie takich ćwiczeń jest bardzo dobrym pomysłem. In einigen Monaten wird hier in Polen Europa zu Gast sein und hoffentlich schöne Fußballspiele sehen.
że za kilka miesięcy przyjedzie tutaj do Polski wielu gości z Europy, żeby obejrzeć mecze. Und es kann immer sein, dass dieses Islamisten oder einfach nur verrückte Menschen anzieht, die andere Leute umbringen wollen. I może się zdarzyć, że ta impreza przyciągnie islamistów bądź jakichś szaleńców, którzy będą chcieli jakieś ładunki na przykład zdetonować. Dziękujemy.